Dzielny Lader numer 2 i tym razem przeciwnikiem będzie Pim Terran i to jest bardzo kiepska mapa dla Protosa przeciwko Terranowi. Terran może tutaj zagrać Command Center First bez absolutnie żadnego ryzyka i no i właśnie, i ciężko jest to ukarać. To jest jedyna z map, na której Blinkstalkery, ten taki Blinkstalker Rolling, który ja ostatnio często wykorzystuję, na której średnio działa właśnie przez to, że absolutnie żadnej dodatkowej defensywy nie musi robić Terran, niż gdyby grał na jednej barze. Więc no, buildy ekonomiczne tutaj ze strony Protosa byłyby sensowne, ale ja szczerze mówiąc nie lubię tak grać przeciwko Terranowi, bo potem Terran wchodzi w tej 11 minucie ze Steamem i po prostu mnie niszczy. Więc szczerze mówiąc nie wiem, co z tym faktem zrobić. Wiem za to na pewno, że mam już opóźnionego pylona. Czyli na dobry początek troszeczkę zrypany build order. Ale może jeszcze nie przegrałem tego meczu przez to. O, nie wiem, czy zwracacie uwagę na to w tych moich powtórkach, ale majkruję zawsze probkami, tak żeby były przy w miarę możliwości najbliższym minerale. Nie jestem pewien, jak bardzo to jest skuteczne na dłuższą metę, ale robię to. No dobra, to tutaj nie trafiłem. Wiem niestety, że jest gdzieś blisko Terran. No i co gorsza, ta mapa jest bardzo narażona na dropy. Z dwóch stron drop Terrana i jest bardzo niebezpieczny. No i na tej mapie niestety jest go bardzo łatwo wykonać. Także... No, życie. Życie. Niełatwe jest życie Protosa. No i oczywiście Terran jest w ostatnim miejscu, w którym ja skautuję. Tak też czasami bywa. A jeszcze za wcześnie, dobra. Czasem staram się ustawiać rally pointa z Nexusa tak, żeby po prostu zacząć budować dany budynek problem, który dopiero co został wybudowany, po to, żeby nie tracić czasu wydobycia na tych probkach już przy minerałach. A nie wiem, na ile jest to słuszne, ale... dobra, pierwsza rzecz. Sprawdźmy, czy jest command center. Jest tu command center, bo to był command center first. Nie, nie ma go tutaj. O kurczę. To gaz w takim razie. Czy jest gaz? Czy to jest jakiś proxy? Nie, co to ma być? Jest gaz. Jeden gaz. Jest to jakiś dodatek. Pytanie tylko, czy jest to Reaper Expand, czy... Faktory. Czyli miny. Dobra, mamy szybkie miny. A jak mamy szybkie miny, to mamy kłopoty. Ciekawe jestem, czy on widział tego probka w ogóle. Jak nie, to ma problem. Co by zrobić przeciwko minom? Ja oczywiście zakładam, że to są miny, ale mogą to nie być miny. Dobrze, że ten probek przeżył, to zobaczę, jaki to jest addon. Reaper! A to interesujące, czyli haras. Coś się nie udało, pani Reaperze? O, how sad. No i dobra. Co mamy? Mamy...
Mamy Stargate'a, mamy miny. A to oznacza, że... Zaraz gdzieś tu będzie drop. To nie było najlepsze, ale nie było też najgorsze. Straciłem parę probek, ale tak w sumie to nie jestem w jakiejś tragicznej sytuacji. Jest explo właśnie. Pytanie, w co teraz będzie szedł przeciwnik? O, chyba oberwał jednym tym, jedną miną. Baraki, baraki, baraki. To ja potrzebuję robo, w sensie support facility, żeby robić kolosy. I oczywiście... I oczywiście przyda się więcej gate'ów. Techlab, techlab, techlab. Marudery. To ciekawe. Przeciwko Terranowi jako jedynemu. Jako jedynemu lubię robić... Nie mam żadnego pojęcia, co lubię robić jako jedynemu przeciwko Terranowi, bo ponieważ... No i straciłem Nexusa. Super. No, no w ogóle... Shadow.
No chyba niestety przegrałem ten mecz. Coś mi tak podpowiada. Złapał mnie ze spuszczonymi majtami, ale dosłownie. Gorzej być nie mogło. Wow. Nie spodziewałem się, nie przyskautowałem go. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Być może zaraz będę miał kolosy. No właśnie. Bardzo ładnie z jego strony, naprawdę bardzo ładnie. Myślałem, że jak poszedł w expa, to znaczy, że będę miał trochę spokoju. Okazuje się, że nie. No bardzo sprytnie, bardzo sprytnie. Ten drop na początku nie zadał wielkich obrażeń, ale kontynuował atak. Dobra, leci drop. Zobaczymy, co z tego dropu wyjdzie. Reaper tutaj atakuje, ale Stalker sobie da z nim radę. Photon Overcharge, Photon Overcharge. Pierwszy wybuchu i... Uła! Dobra, jednak jest 7 dronek straconych. To jest całkiem sporo. Jeszcze co poszło? Stalker poszedł. Uratowane 3 Marinesy i Medivac. I... 26 SFI przeciwko 21. No to jest po prostu straszne. No, on cały czas produkował słusznie, słusznie oczywiście. No tak, i tu cały czas jest, idzie 1-1-1, tak? Banshee, Siege Tank, a ja mam w zasadzie nic. Incom mniejszy od Terrana, już no, na tym etapie już w zasadzie można powiedzieć, że jest przegrany. Kurczę, nie wiem, czy za późno tego Nexusa postawiłem, czy co? Obroniłem się sprytnie, ale atak, o, bardzo źle. No i te dwa pylony troszkę mało, tak? Potem mnie przyblokował, za mało gate'ów, makro, no dobra, dużo rzeczy spieprzonych. O mój Boże, co ja właśnie powiedziałem? Dzięki za uwagę, pozdrawiam i do następnego kasta.